W niedzielę 16 czerwca wnętrze karwanu wypełniła muzyka jazzowa. Tym razem zagrał zespół Sing Sing Penelope. Zespół powstał w 2001 roku z inicjatywy muzyków jazzowych i awangardowych grup postrockowych. W roku 2005 grupa wydała debiutancki album Sing Sing Penelope, który został ogłoszony jednym z 10 najlepszych albumów z awangardową muzyką jazzową przez londyńską rozgłośnię Last FM. Jachna, gram na trąbce. Zespół, który grał, to Sing Sing Penelope. Po kolei Rafał Gorzycki na perkusji, Patryk Węcławek na gitarze basowej, Aleksander Kamiński na saksofonie sopranowym oraz Daniel Mackiewicz na pianinie elektrycznym. Jak wygląda nasze granie? No, zespół już istnieje dość długo, bo od 2001 roku. Dlatego możemy sobie pozwolić na takie granie już bez właściwie zapisu. Chociaż początkowo no, bywa różnie, chociaż faktycznie czasami jest to zapis, czy częściej tematy rodzą się w głowie, wspólnie ustalamy na próbach jakieś harmonie. No, to jest zespół, który generalnie regularnie gra próby, co się w sumie w zespołach takich, powiedzmy, nie wiem w ogóle, czy to jest, można to nazwać zespołem typowo jazzowym, czy nie wiem, jazz rockowym, jakkolwiek to nazwać. No, na pewno pozwala nam to w jakiś taki regularny sposób pracować nad muzyką, dlatego staramy się już powoli, znaczy nie grać po prostu z nut, bo jakby większość rzeczy mamy w głowie, więc na pewno te tematy, które graliśmy dzisiaj na koncercie, no to w większości jakby członkowie zespołu mają już w głowie, a punktem wyjścia było różnie, no częściowo były to tematy zapisane, częściowo były to tematy wymyślone i po prostu pokazywane. Dlatego, że w zespole są jakby różni, są absolwenci akademii, ale są też muzycy, którzy nie są absolwentami, więc to jakby różnie bywa. Natomiast no już potem to jest to kwestia improwizacji, którą rozwijamy w taki sposób bardzo osobisty, bo nie jest to typowo improwizacja oparta na typowych harmoniach, że się tak wyrażę, jazzowych, czyli oparta na takich klasycznych wzorcach standardowych, tylko jakichś takich wspólnie przez siebie wymyślanych, czasami transowych, czasami oparta na jakichś prostych akordach zmniejszonych, zwiększonych. Dużo jest grania na słuch, na co możemy sobie też pozwolić, ponieważ gramy już bardzo dużo ze sobą. No i tak to właśnie wygląda.